Nowy dzień i proszę zgadnąć, gdzie dzisiaj jedziemy. Oczywiście do Bergen. Po raz czwarty już tak naprawdę. Dzisiaj będziemy znów nocować w Bergen. Nie mam dzisiaj żadnego koncertu, tylko jest dzień podróży. A jutro kolejny koncert niedaleko Bergen. Wczesna wiosna w Norwegii. Przepiękna zieleń. I oczywiście tak jak u nas, ale ta świeża zieleń zawsze mnie bardzo, bardzo fascynuje i tak daje mi dużo dobrej energii. Myślę, że tak jak wielu z Państwa. Wracam jeszcze myślami do wczorajszego koncertu, którego nie zapomnę bardzo, bardzo długo. To, w jaki sposób fortepian reagował na wszystko, co robiłem, było czymś nieprawdopodobnym i grałem dużo lepiej niż nawet sam myślę, że gram. To było coś wspaniałego. Także będę miał w pamięci ten koncert i marzę o tym, aby wrócić tutaj jak najszybciej, aby znów zagrać na tym wspaniałym. Thank you.
płynąc do Bergen, pracuję. Pracuję przygotowując nowe filmy z koncertów, które już się odbyły. I tutaj chciałem Państwu pokazać coś śmiesznego. Jak ciekawie wygląda takie zatrzymanie klatki filmu, kiedy dzieje się w trakcie grania coś takiego bardzo emocjonalnego. Strasznie to śmieszne dla mnie jest. Ja tego nie widzę normalnie. Widzi to publiczność. Vi har ett par fordäck och så framme i båten. Tackar dansen för turen, ha en fin kväll, riktigt god helg och välkommen på igen vid en senare anledning. Dotarliśmy już do Bergen. O dziwo, podróż wcale mnie nie zmęczyła. Dzisiaj naprawdę czuję się znakomicie. Chyba jeszcze trzyma mnie ten koncert, który grałem wczoraj. Dziś tutaj kolacja i idziemy spać. A jutro gram koncert w przepięknie usytuowanym Domu Kultury w Us. Tutaj 45 minut od Bergen. Koncert z muzyką Beethovena oraz Mozarta. A więc inny program. Coś się dzieje, nie jest nudno, wszystko będzie pięknie. Także nie mogę się już doczekać kolejnego koncertu, przedostatniego już na tej trasie. Dobranoc.